wjechać do Obroczy, tak? I będziemy przepływać kajakami przez Roztoczański Park Narodowy, którym teraz jedziemy. Jak widać po fladze, Roztoczański Park Narodowy jest w Polsce. Są i dzikie konie. Podobno nie tak łatwo je zobaczyć, jak mówi pani matka, która stąd pochodzi. I to ze źrebakami. Ale takie moim zdaniem umiarkowanie dzikie, jak one nie uciekają przed nami. Każdym razem jak próbuję nagrywać, to nam kajak płynie w złą stronę. No teraz też trzeba pilnować. Film nawet wam zrobię. Nie szkodzi, nie, po prostu staniemy. Zdjęcie też wam zaraz zrobię. Korzenie jak w dżungli, tylko uderzymy. Znosi cię w lewo, więc to nie oznacza, że masz cały czas raz z jednej, raz z drugiej. Jesteśmy teraz chyba więcej w środku. Możecie nas wyprzedzać. Tylko Mikołaj, nie uderzaj. Mikołaj, schowaj wiosło, proszę. Nie mam je schować. Tak, żeby nie połamać, Mikołaj. To jest najważniejsze. Dobrze. Ale ciężko na chwilę kajak puścić, bo od razu się zaczynają dziwne rzeczy dziać. Tak trudnych warunków filmowania to dawno nie mieliśmy. Czyli bardzo dużo. Udało się nam zaparkować. Bardzo ładnym, cichym miejscu, aczkolwiek podobno jest tam bar, bo przed chwilą pan podszedł i spytał, czy chcemy menu. Słucham? Co tam gadasz? Co gadasz? Jak się Kasiu upłynęło? Mikołaj, jak się płynęło? Nie fajnie. Opowiedz, Mikołaj, ja o okropnościach tego świata. A ja widziałam uśmiech na twojej twarzy. No bo wtedy jak spływaliśmy pod mostem, było fajnie, no bo ten, a potem już było strasznie mokro. Jak było? Mokro, bo wszystko wlatywało mi do kajaku. Jezioro Rutkowo.